Zapraszam Was do wysłuchania bardzo ciekawej sprawy, tym razem z Polski, o której swego czasu było bardzo głośno. Tak więc zapraszam. 40-letnia Beata Jäger, czasem jest podawane, że 41-letnia, pod koniec czerwca 2003 roku wraz z córkami 10-letnią Laurą oraz 12-letnią Bianką przyjechała do Poznania z Hamburga. Do Hamburga wyprowadziła się już w latach 80. Tam mieszkała z mężem, ale od jakiegoś czasu im się nie układało, często się kłócili. Beata posądzała go o zdradę, do której się zresztą przyznał. Byli oni w separacji i nie mieszkali już razem. Po krótkim pobycie w Poznaniu 17 lipca Beata spakowała swoje walizki i razem z córkami wyjechała do nadmorskiej miejscowości Chłopy, gdzie prowadziła gospodarstwo agroturystyczne, które kupiła w latach 90. wraz z mężem za ciężko zarobione pieniądze w Niemczech. Przyjeżdżała tam co roku w okresie wakacyjnym i nim się wtedy zajmowała. A gdy wyjeżdżała, to gospodarstwem zajmował się i mieszkał tam przez okres zimowy Rafał J. wraz ze swoją konkubiną Beatą. Jednak 21 lipca 2003 roku na komisariacie policji Poznań Stare Miasto zjawił się Grzegorz G., który zgłosił zaginięcie swojej siostry Beaty oraz jej córek. Ponieważ nie miał on z nimi kontaktu od kilku dni i bardzo się niepokoił. Policja zajęła się sprawą i wszczęła poszukiwania zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Na stronie szczecińskiej policji pojawił się apel o pomoc w odnalezieniu zaginionych. Policja oraz ludzie przeszukiwali wiele terenów, lasów, wód. Całe wybrzeże zostało przeczesane, ale niestety nie było po nich żadnego śladu. Z ustaleń wynikało, że Beata jeszcze 17 lipca pojechała na dyskotekę do Sarbinowa. Tam miała poznać turystów z Kielc, a jeden z nich odwiózł ją w nocy do Chłopów. Więc zastanawiano się, czy czasem osoby z dyskoteki za tym nie stoją. Motywem miał być rabunek. Jednak ten trop do niczego nie doprowadził. Brat zaginionej podejrzewał męża Beaty, ale on w czasie zaginięcia przybywał w Hamburgu, więc miał alibi. Z kolei mąż Beaty podejrzewał jej brata. W tej sprawie pojawiło się wiele tropów, hipotez oraz wiele osób było zaangażowanych. Na przykład agencja detektywistyczna Rutkowski and Czerwiński. Rutkowski był podobno jedną z pierwszych osób podejrzewającą, że kobieta i jej córki niestety nie żyją. Z jego ustaleń wynikało, że Beata dosyć bardzo afiszowała się swoją zamożnością, zawsze nosiła dużo złotej biżuterii, a wczasowiczom dawała wyraźnie do zrozumienia, że ma dużo pieniędzy. Co mogło być motywem, na przykład rabunku i morderstwa. Podejrzewał on również, że za zaginięciem może stać mąż Beaty. Pojawił się także pierwszy podejrzany. Zaledwie 3 dni po zaginięciu zniknął nagle z gospodarstwa Rafał J., który, tak jak wspominałam na początku, opiekował się gospodarstwem. Policja ujęła go, ale równie szybko wypuściła. Powiedział on, że od wielu lat zalega z płaceniem alimentów, ma bardzo duże długi i gdy dowiedział się o zaginięciu, bardzo się wystraszył, puściły mu nerwy, bał się, że dowiedzą się o tych jego długach i dlatego uciekł. A przy okazji dodał, że dzień po zaginięciu Beata się z nim skontaktowała, że dzwoniła, aby
powiedzieć mu, co ma dokładnie robić, czym ma się zajmować tam na gospodarstwie. Więc policja nie miała powodu, aby go tam dłużej trzymać, więc go wypuścili. Jedną z takich hipotez było to, że dzień po tym, gdy kobieta wróciła z dyskoteki, wsiadła razem z Turkami do swojego srebrnego auta marki Renault Espace i wyjechała z chłopów. Ale było to dziwne, ponieważ nie zabrała telefonu, ubrań, paszportów, po prostu jakby wyjechała na zakupy. Beata nie miała żadnych powodów, aby uciekać z domu. Brat Beaty bardzo angażował się w poszukiwania. Wynajął on nawet jasnowidza, który miał wizję, że samochód zaginiony znajduje się w wodzie w okolicach Pabianic. Łatwonurkowie oczywiście sprawdzili to miejsce i niczego nie znaleźli. Także ten trop do niczego nie doprowadził. Mąż Beaty podejrzewał, że mogła ona wyjechać do Stanów, ponieważ jej matka tam mieszkała. Ale bez paszportów byłoby to niemożliwe. Nie było żadnych dowodów na to, że tak się stało. I tak mijały miesiące, a śladu po zaginionych nie było. Lecz wszystko zmieniło się nagle wiosną 2004 roku, 8 miesięcy po zaginięciu. Doszło do przełomu. Policja miała już pewne tropy, wiedzieli, gdzie szukać. Zaczęto od przeszukiwania łąki wokół domu zaginionej w Chłopach. Następnie okoliczne pola i wieczorem 24 marca 2004 roku z gliniastej ziemi, jakieś 200 metrów od gospodarstwa Beaty, wydobyto 3 ciała. Okazało się, że są to ciała poszukiwanych. Ale podejrzewa się, że dostali oni cynk z więzienia, którego nadawcą mógł być jeden z osadzonych razem z Rafałem J., którego policja zatrzymała na początku śledztwa. Policja aresztowała trójkę podejrzanych. Męża Beaty, Leszka, Rafała J., pracownika gospodarstwa oraz Andrzeja K., który był wczasowiczem, znał się z Rafałem J. Mąż Beaty nie przyznał się do winy, miał mocne alibi, ponieważ był w tym czasie za granicą. Jednak Rafał J. oraz Andrzej K. składali wiele sprzecznych zeznań i zwalali winę na Leszka. Początkowo twierdzili oni, że zaplanował on całe morderstwo oraz jego dokonał. A później zmienili zdanie i zeznali, że Leszek umówił się z nimi w restauracji i zaproponował 10 tysięcy złotych za morderstwo. Rodzina Leszka oraz Urszula, z którą spotykał się od 2 lat, byli przekonani o jego niewinności. Było wiele dowodów na to, że tego nie zrobił, bo nie było go tam w tym czasie. Kiedy prokurator był już pewien, że Leszek nie mógł tego zrobić osobiście, zmieniono zarzut z bezpośredniego udziału w zbrodni na sprawstwo kierownicze. A stało się to przez pomówienie Rafała J., który to oskarżył Leszka o zlecenie zabójstw. Motywem miała być polisa na życie jego żony, której zamordowana nie posiadała. Leszek J. spędził w areszcie kilka miesięcy. I 17 września 2004 roku Sąd Okręgowy po rozpoznaniu 17 września 2004 roku Sąd Okręgowy po zapoznaniu się z aktami zarzucił prokuratorze wiele błędów i nakazał zwolnić Leszka z aresztu. Ciągle jednak ciążyło nad nim podejrzenie i musiał meldować się co drugi dzień na komisariacie. Dopiero 23 marca 2005 roku został oficjalnie na piśmie uniewinniony. Leszek wiele wycierpiał z tego powodu i ma żale do prokuratury, policji, do mediów za wydanie wyroku na niego bez werdyktu sądu, jak również do brata, żony o fałszywe pomówienia, a także do Rutkowskiego za nierzetelność, brak profesjonalizmu,
ponieważ on też podejrzewał Leszka o zbrodnię. Postanowił on, że będzie ubiegał się o odszkodowanie za niesłuszny areszt. Do morderstw przyznał się Rafał Jagiełło, a pomagał mu kolega Andrzej Kozłowski. Do zbrodni doszło w nocy z 17 na 18 lipca 2004 roku, gdy Beata wróciła z dyskoteki. Jej córki spały na górze. Rafał zawołał ją do kotłowni pod pretekstem awarii. Tam rzucił się na nią i udusił paskiem. Następnie obaj mordercy udusili dziewczynki, ponieważ jedna z nich była podobno świadkiem. Nie wiadomo, dlaczego zginęła druga dziewczynka. Wszystkie ciała umieścili w kotłowni. Okazało się, że Bianka jeszcze oddycha, więc ją dobili. Gdy ciała leżały w kotłowni, oni w tym czasie kopali za posesją na łące wielki dół. Następnie na taczkach przewieźli zwłoki i zakopali. Na posesji w tym czasie przybywała również partnerka Rafała Jagiełły, Beata B., która nie uczestniczyła w zbrodniach, ale o wszystkim wiedziała i nic nie zrobiła, aby zapobiec całemu wydarzeniu. Cały czas kryła sprawców. I jak się okazało, motywem były pieniądze. W ich głowach zrodził się plan, aby okraść i zabić Beatę, ponieważ była ona dosyć zamożną osobą. A Rafał Jagiełło był w dużej potrzebie, miał problemy materialne. Nie wahał się zrobić to osobom, które go znały, fały mu. Skradzione zostały rzeczy osobiste, pieniądze, samochód. Łączna wartość łupu to około 20 tysięcy złotych. W czerwcu 2007 roku odbyła się rozprawa. 40-letni Rafał Jagiełło prosił sąd o dożywocie, a gdy była taka możliwość, to o kary śmierci. Natomiast 28-letni Andrzej Kozłowski całą winę zrzucił na Rafała, jakby to tylko on był jedynym sprawcą. I prosił o łagodny wymiar kary. Zapadł wyrok i Rafał Jagiełło oraz Andrzej Kozłowski za potrójne zabójstwo zostali skazani na dożywocie. Rafał Jagiełło może ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z więzienia po odbyciu 30 lat kary. Wobec Andrzeja Kozłowskiego sąd takiego warunku nie zastosował i będzie on mógł biegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu 25 lat kary. Obaj skazani zostali pozbawieni praw publicznych na okres 10 lat. Beacie B., konkubinie Rafała Jagiełły, wymierzono 2 lata bezwzględnego więzienia za nieudzielenie pomocy zabitym. Sąd zezwolił na publikację danych osobowych i wizerunków oskarżonych. To już jest koniec tej okrutnej sprawy. Dodam tylko, że w 2007 roku Leszkowi J., mężowi Beaty, sąd przyznał odszkodowanie za niesłuszny areszt w wysokości 20 374 zł i 58 groszy. A także po trwającym 10 lat procesie ciężkiej batalii sądowej mąż zamordowanej Leszek J. odziedziczył cały majątek, co nie było takie oczywiste od początku, ponieważ trzeba było ustalić kolejność śmierci. Ponieważ gdyby okazało się, że kobieta i córki zmarły jednocześnie, to spadek dziedziczyłaby także rodzina Beaty. A jeśli kobieta zmarła pierwsza, to jedynym spadkobiercą byłby Leszek. Tak więc w 2015 roku sąd orzekł, że rodzina także będzie dziedziczyła, lecz po apelacji zmienił decyzję i taką już pozostawił. Także Leszek jest właścicielem całego spadku. A dokładnie rok po zamordowaniu Beaty Jäger oraz jej córek, najbliższe im osoby odsłoniły pomnik upamiętniający zbrodnię, który znajduje się w okolicach miejsca, gdzie zostały odnalezione ciała.
Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej historii. Mam nadzieję, że była dla Was ciekawa. Zapraszam do komentowania i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Miłego dnia, miłej nocy. Na razie.